jubileuszowo z okazji kolejnej edycji. Tak, oczywiście to jest specjalny z korporacji Karpmaxa z lokalnym limited, browarem. Limited edition specjalnie. Limited edition. Za chwilę zaczniemy losowanie. Widzę znajome twarze, widzę osoby, z którymi się znam, ale fajnie, bo też widzę nowe osoby. Także fajnie będzie poznać kogoś nowego na zawodach, bo to jest chyba idealna okazja do tego, żeby poznać nowych ludzi i też wymienić się z nimi różnymi doświadczeniami. Sam się nie mogę doczekać losowania, to jest zawsze taki ważny punkt zawodów, do których mam mieszane uczucia i nie będę tego ukrywał, ale no cóż, zobaczymy. Mam nadzieję, że w tym roku mi się poszczęści i razem z moim kompanem będziemy mogli połowić fajne ryby. Nie, 12 to nie jest to stanowisko, które chciałem wylosować. Chyba totalnie mi nie poszło. Więc konszachty z Foxem wystartowały po wczorajszym totalnie niefartownym losowaniu. Mamy stanowisko, powiedzmy, blisko zatoki, tutaj, gdzie pewnie większość ekip startujących w tych zawodach nie chciałoby wylądować na tym stanowisku. Niestety wylądowaliśmy właśnie w tym miejscu zbiornika. Nigdy tu nie łowiłem. Jest to dla mnie totalne nowe łowisko, jeśli chodzi o tą część zbiornika. Kompletnie jałowe dno, zero ciekawych miejsc. Na pierwszy rzut oka, tuż po pierwszym sondowaniu, mieliśmy problem w ogóle, żeby wytypować jakieś fajne miejscówki. Oczywiście zestawy wylądowały w wodzie, ale tak naprawdę chyba tylko jedno miejsce wzbudziło moje zainteresowanie. Był to blat z 4 metrów z wypłyceniem na 3 metry. Tam poleciał jeden zestaw, jeśli chodzi o resztę wędek, to typowy strzał po prostu, żeby tylko postawić. Ale zobaczymy, nie poddajemy się. Dzisiaj jest strasznie gorąco. Razem z moim kompanem, z Pawłem, użyliśmy naszej Ermaty do tego, żeby trochę podryfować przy brzegu, ochłodzić się, bo jest naprawdę mega, mega gorąco. Super pomysł na to, żeby trochę się orzeźwić. Oczywiście w kapokach, bezpieczeństwo to podstawa, to wszyscy wiemy. A z rybami zobaczymy. Nie sądzę, żeby coś dzisiaj w dzień się zadziało, bo jest strasznie gorąco. Zresztą nie ma żadnych spławów z informacji, które uzyskaliśmy. Reszta ekip chyba też czeka na pierwszą rybę. Także podejrzewam, że dopiero wieczorem coś się wydarzy. Ale co, nie poddajemy się. Trzeba będzie obserwować na pewno wodę, być może uda się zlokalizować jakieś spławy i wtedy będziemy zmieniać nasze miejscówki. W tym momencie jestem trochę faktycznie rozczarowany wczorajszym losowaniem, ale to, jak wiemy, jest po prostu loteria, nie mamy na to żadnego wpływu. Oczywiście miałem dwa miejsca, które chciałem wylosować, nie udało się, trafiły te stanowiska do innych ekip, ale być może tutaj też coś uda się zdziałać, także biorąc pod uwagę to, że dzisiaj w dzień raczej się nic nie wydarzy, biorę się za przygotowanie nowych zestawów i pewnie wieczorem zmienimy miejsce i przewieziemy wszystkie nasze wędki. Także biorę się do roboty i zobaczymy, co przyjdzie dzień. O, właśnie zaczyna grzmieć, więc być może po burzy ewentualnie coś się zacznie dziać na wodzie. Mam nadzieję, że dzisiaj wylądujemy pierwszą rybę na macie.
Robert, witam cię. Cześć. Jesteśmy sąsiadami. Losowanie wypadło. Tak, wypadło pomyślnie, chociaż pod tym względem, że jesteśmy obok siebie. Ja wiem, że ty miałeś swoje typy, bo udało ci się powalczyć na poprzednich zawodach, właśnie na szachtach. Byłeś na 20, którą ja chciałem bardzo wylosować. Nie udało się, jesteśmy w totalnie innej części zbiornika. Powiedz mi... No, celowaliśmy w drugą stronę zbiornika, tam właśnie Mhm. Stanowiska 1, 2, 3, 20, 19, powiedzmy 18. To są twoim zdaniem takie topówki na tej wodzie, tak, na tej wodzie właśnie. One się sprawdzają i to chyba też zazwyczaj właśnie na takich imprezach jak zawody, nie? To chyba z czego obydwoje się cieszymy ze swoimi ekipami, to że po prostu wieje nam tutaj w tą, tak, tą stronę. Powiedz mi, nie wiem, dwa słowa o twojej taktyce w ogóle. Co ty, jaką taktykę przybrałeś razem z twoim kompanem? Czy to jest na zasadzie, że po prostu postawiłeś się zestawy, czy jednak coś innego zaproponowałeś? Po tej stronie, czyli stanowisko. Mhm. Artur Łowi, mój kolega po prawej stronie przy trzcinach na płytkiej wodzie, tam do 2 metrów. Bo wy macie ten dostęp do trzciny, więc tak. Generalnie pomimo tego, że ryba jest po tarle, to i tak staracie się łowić tak, gdzieś tam bliżej brzegu. Najczęściej. Ja łowię z otwartej wody mniej więcej na 4 metry głębokości, tam próbowałem znaleźć na stronie jakąś górkę, coś, ale to tylko jakieś trzcinki, jakby wchodzą kołki. Jedną wędkę postawiłem na czoda, drugą na pływającą 15. Drugą postanowiłem postawić na ziga, bo na ekosądzie widziałem też, że ryba coś tam w pół wody i pod powierzchnią chodzi. No właśnie, z tego cię znam, że jednak preferujesz często łowienie na ziga. Czy uważasz, że to jest też dobre miejsce, jeśli chodzi o szachty, na to, żeby na tego ziga próbować? Bo dla mnie zawsze to jest, wiesz, awaryjna sytuacja, że po jakimś tam czasie dłuższym, jeśli nie mam kontaktu z rybą, decyduję się na ziga, ale widzę, że w twoim przypadku to chyba była pierwsza decyzja, żeby w ogóle od razu przeznaczyć pierwszą wędkę na ziga. Po losowaniu to stanowisko nie jest za bardzo obiecujące i myślę, że zig tutaj bardziej przy tej pogodzie będzie grał. No właśnie, no to ciekawe. Ja mam nadzieję, że się pochwalisz wynikami, jeśli coś na ziga się zadzieje, bo ja, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest dla mnie awaryjna sytuacja, chociaż nie wykluczam tego, że właśnie tak się stanie, chociaż być może ryby zaczną żerować, padną pierwsze ryby na szachtach, na tych zawodach i wtedy nie trzeba będzie tego niczego zmieniać. Powiedz mi może jeszcze, nie wiem, zdecydowałeś się na jakieś grubsze nęcenie, czy na razie to jest tak na wyczucie bardziej? Nie, przyjąłem strategię od początku, że będę nęcił kulkami, zasypałem z kilogram kulek, wsypałem, zalałem je bosterem, trochę peletu tam do tego i tyle. Okej. A do ziga oczywiście zanęta, która smuży, robi smugę i sobie tam delikatnie pracuje. Dodałem do tego likwidu, tego rnuta, tak bardzo na słodko. Jest tutaj w ogóle sporo chyba naszych znajomych w ogóle, biorąc pod uwagę to, kogo spotkałem przy losowaniu, to też jest fajna okazja na to, żeby się spotkać w końcu z naszymi znajomymi. Jest ich dawno nie widziało. Dokładnie. My też widujemy się bardziej zawsze w relacjach, powiedzmy, zawodowych. Teraz cieszę się tym bardziej, że wylosowaliśmy stanowisko obok siebie, bo mamy ochotę na to, żeby w końcu porozmawiać już nad wodą, a nie w jakichś tam innych okolicznościach. Dlatego zawody chyba nadal mają jakiś tam swój urok pod kątem właśnie tego, że spotykamy się w szerszym... Tak, że mimo rywalizacja, to ty odwiedzasz mnie, ja odwiedzam ciebie. Zawsze jest chwila na to, żeby wypić wspólnie kawę i porozmawiać już tylko o rybach, a nie o innych rzeczach gdzieś tam związanych z tym wszystkim, co kochamy. Dlatego co, no życzę ci powodzenia. Zobaczymy, co przyniosą kolejne dni i połamania. Zdamy relację, jak coś tylko będzie jakaś ryba, to pewnie to nagramy. Super. Powodzenia. Dzięki. Wzajemnie.
Paweł, chodź, kawa gotowa. O, jak super, że jest kawa. Kawa to podstawa. A jeszcze z rana. Z rana musi być. Ale było ciężko w nocy. Znowu nic nie było, zero brań. Zero spławów. Ciężko to widzę. No ja też ciężko to widzę, biorąc pod uwagę, że dzisiaj rano dowiedzieliśmy się o tym, że ryby są łowione totalnie... Zaczęły brać. Tak, ale są łowione totalnie w innej części zbiornika. Zresztą tak jak przypuszczałem, bo ja chciałem tamtą część, mówiłem o tym wczoraj. I chyba moje podejrzenia się spełniają, ponieważ regularne brania właśnie na początku zbiornika od strony ulicy dzisiaj zostało odnotowane właśnie po nocy i pogoda się zmieniła i ryby się ruszyły. Zastanawiam się, czy zacząć po prostu zmieniać wszystko i zacząć szukać tej ryby i nie czekać zbyt długo na branie. Nie wiem, a ty co myślisz, co dzisiaj będziesz chciał zmienić w taktyce swojej? Wiesz co, ja postanowiłem już od samego początku, że stawiam na grubo zestawy. Mamy tą formułę trzech największych ryb i w sumie tak naprawdę nie zależy mi na wyniku, także liczę na coś konkretnego i myślę, że to jest spoko taktyka. No mi też nie złowimy, to mi to też wiesz, absolutnie to nie, tak, wiesz, nie czuję presji zawodów w ogóle startując tu na szachtach. Tak mi chodzi po prostu o to, żeby mieć kontakt z fajną zasiadkę. Tak, żeby wiesz, żeby po prostu złowić rybę i to tyle, i fajną rybę jak się uda. Natomiast czy będziemy się gdzieś tam liczyć w jakiejś tam kwalifikacji, to dla mnie jest naprawdę drugorzędna sprawa. Także wiesz, ja postawiłem wszystko na jedną kartę, tak jak mnie Piotrek nauczył na dębinie. Czyli na grubo. Czyli albo grubo, albo wcale i mam nadzieję, że się spisze ta taktyka. No okej, ja poszukam chyba ryby mniejszą przynędą. Być może zagotuję później wodę, spróbuję rozpuścić pelet, trochę pochmurzyć. Wiem, że część ekipy łowi już na ziga. Ja parę dni też byłem na takim fajnym polodowcowym zbiorniku. Wypróbowałem ten patent, byłem zadowolony, nie złowiłem ryby, ale byłem zadowolony, bo w sumie zawsze mi się wydawało, że to jest skomplikowane, że jest to ryzyko splątania, wiesz, ale generalnie wszystko działa. Nie ma tam wszystko... jakichś skomplikowanych rzeczy. Także... Dokładnie, generalnie jest to kwestia wprawy, wiadomo, wyczucia, umiejscowienia tak zestawu gdzieś w toni i to tyle. Do tego oczywiście zanęta, która pomoże nam gdzieś tam z rybę zwabić właśnie w toni, łowiąc na ziga. Także nie wykluczam, że ja dzisiaj też wyjmę spławik i będę szukał ryby w toni. Ja raczej się na to nie zdecyduję, bo nie widzimy ryb przy powierzchni, także nie widzę sensu po prostu. A po drugie, wszyscy mówią, że łowią karpie z głębokiej wody, z dna, także myślę, że one się jednak trzymają tych partii wody. Ale zobaczymy. No mamy cztery wędki, mamy wiesz, cztery. To jest nie, prawda, co mówisz, że ryby są łowione w dołach generalnie, ale pamiętajmy o tym, że nasza część zbiornika to jest stosunkowo płytka w stosunku tak do tego, co jest z drugiej strony, więc może tutaj ryba przyjść, znowu wyszło słońce, poszukać właśnie schronienia tutaj w tej części, w tej płytszej części zbiornika. Dlatego ja chyba spróbuję z tym zigiem. Tu jest około 4 metrów, więc może nawet nie przy samej powierzchni, ale gdzieś w okolicach w toni 2 metrów, tak po środku, te ryby się gdzieś tam mogą kręcić. No zobaczymy generalnie. Jeszcze jest dzisiaj przed nami cały dzień. Pijemy kawę. No i zobaczymy, może coś się wydarzy dzisiaj jeszcze. Tak jest, bierzemy się do roboty. To jest ten moment, że znowu nie mogę znaleźć odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie ma tutaj ryb, dlaczego zrobiłem wszystko, żeby chociaż mieć jeden kontakt z rybą. Dlaczego pomimo tego, że wieje tutaj od 2 dni, ryba tu nie wpłynęła? Dlaczego żadna z technik, które chciałem wykorzystać w tym miejscu, nie sprawdziła się? To już
już czuję ten moment w głowie, gdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na te wszystkie pytania. Zawody powoli zbliżają się do końca. U nas nic się nie dzieje, ale wczoraj byłem świadkiem takiego konkursu, który zorganizowaliśmy dla wszystkich uczestników. Było śmiesznie, trochę dramatycznie. Ale ja chyba skorzystam z tego, że nic się nie dzieje i po prostu zaprezentuję Wam przez chwilę taktykę, którą razem z moim kompanem obraliśmy na właśnie tą zasiadkę na szachtach. Dwa słowa na temat systemu, który używam podczas tej zasiadki oraz trochę o samych przyponach. Jeśli chodzi o lider, to zastąpiłem klasyczny lider nowym odcinkiem z fluokarbonu o długości 115 cm. Dalej mamy system drop-off, który fantastycznie sprawdza mi się w tym sezonie. Daje mi gwarancję, że ciężarek wypina się podczas brania. Pierwszy przypon to klasyczny przypon wykonany z materiału tungsten. Do quicka, czyli do ciężarka, który nam łamie hak podczas brania, mamy otulinę wykonaną również z materiału tungsten, czyli jest to ciężki materiał, który dodatkowo powoduje, że przypon idealnie przylega nam do dna. Pozycjoner, hak numer 4, kulka o średnicy 20 mm plus pop-up, także tutaj nic nadzwyczajnego. Przypon numer 2, który zastosowałem podczas tej zasiadki, to wszystkim już dobrze znany blowback rig, w tym przypadku wykonany z miękkiej plecionki 20 lb, średniej długości przypon, natomiast sam włos już tutaj delikatnie wydłużony. Moim zdaniem właśnie tego typu zestaw idealnie sprawdza się ze zbalansowaną kulką, po to, aby ona unosiła się delikatnie nad namułkiem, który mamy w swoim łowisku. To dwa moje ulubione zestawy. Wielokrotnie pokazały, że są naprawdę skuteczne, także mam nadzieję, że sprawdzą się także na tej wodzie. Zgadzamy się z szachtami, jest niedziela, ekipy spakowane, czekamy na informacje, kto jest zwycięzcą tegorocznej imprezy Konszachtuch z Foxem na łowisku szachty w Poznaniu. Sam jestem ciekawy, bo chyba walka toczyła się do samego końca. Nie udało nam się złowić ryby, to jest chyba największy minus naszego uczestnictwa w tegorocznej edycji Konszachtów z Foxem. No ale to tak naprawdę było do przewidzenia. Niestety łowisko nie dało nam ryby w tej części zbiornika, totalnie ryba nie żerowała. Mam nadzieję, że chociaż inni połowili fajnie, ale o tym zaraz się przekonamy.
kończymy czwartą edycję konszaktów z Foxem, razem w zupełnie nowej formule. O tym, co najważniejsze za chwilę. Najpierw gratulacje dla wszystkich. Jakiś lekki entuzjazm może? Yeah!